Dzisiaj taki krótki filmik z modyfikacji konika. Chodzi o zrobienie takiego mini DRO, że tak powiem. Tak się prezentuje nasz czujnik wysuwu konika. Jak widać, jest to podobne do suwmiarki, tylko że wyświetlacz mamy na przewodzie. W zestawie, jak to kupiłem, to dostałem jeszcze takie jakieś uchwyty montażowe, no ale raczej mi to nie będzie potrzebne. Mój pomysł jest taki, żeby ten czujnik przykleić na taśmie dwustronnej, tutaj, w to miejsce, a na tym końcu będzie doczepiony taki wydrukowany uchwyt. Będzie to nałożone tak. No i za chwilę pokażę, jak to będzie działać, jak to wygląda. No i modyfikacja zakończona sukcesem. Tak to się prezentuje. Tak sobie poradziłem z kablami. Tutaj przyczepiłem kolejną półeczkę. Taką na taśmie dwustronnej. No i trzyma się to bardzo fajnie. Uchwyt do monitorka też jest przyczepiony na taśmie dwustronnej. Możemy go odczepić, wymienić baterię. No i założyć z powrotem. Wszystko spoko. Tu jeszcze mamy tak od góry delikatnie chronioną tą linijkę od suwmiarki. Także no zawsze to powiedzmy jakąś kapeczkę chroni. No i tak to się prezentuje. Także pokręcimy i zobaczymy, jak to działa. Oczywiście możemy sobie w trakcie wyzerować i liczyć od nowa. Także jak dojdziemy na przykład do materiału, to możemy wtedy wyzerować. No i już będzie nam licznik pokazywał, ile się wkręciliśmy w materiał. Także myślę, że taka dość ciekawa modyfikacja. I to tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się, cześć.